Kolejne spotkanie międzynarodowe, tym razem Łotwa kontra Białoruś. Białoruś w czerwono-zielono-białych strojach, Łotysze niebiesko-żółtych. Prowadzą Łotysze 33-20, ja podejdę do pana Andrzeja. Witamy ponownie w Polsce. Pan przywiózł tutaj dwie drużyny? Albo to są... Nie, to drużyna kolegi. Też Andrzeja. Też Andrzeja. Tak, tylko z Chobla. A jak daleko mieszkają od Grodna? No powiemy tak, że żeby dojechać tu, wyjechali dzień temu o 4 godziny. To ile godzin jechali? To oni wyjechali w środę 640 km do Grodna tylko. No to mieli kawał drogi. O 4 godzinie białoruskiego czasu wyjechali w środę i dzisiaj z rana tylko z nami przyjechali tu do Białegostoku. I jak pan ocenia ich grę tutaj na turnieju? Oni też przyjechali pierwszy raz do Polski, nie zobaczą jaki jest poziom, gdzie jest. Ale tu jest niby w Polsce, a tu jest więcej turniejów, więcej drużyn zagranicznych. No to dobry. Poziom dużo polskich drużyn i inne zagraniczne drużyny są. Będzie miejsce dla Białorusi na pudle. Na podium. Nie wiem, nie wiem. Mecz pokaże. A wy na Białorusi z nimi wygrywacie? Tak. I znowu czas dla ten. Pan Andrzej niedawno był w Katowicach. Tak. Jak oceniasz poziom turnieju w Katowicach, rocznika 2000, a tutaj? Bardzo się podobało mi w Katowicach. Naprawdę A sportowy poziom? No, też wysoki. Tu trochę wyższy jest sportowy poziom. Ja mówię o rocznik 2000, bo 9-9 w Katowicach był nie, bardzo wysoki. Ja mówię 2000, bo grałeś w finale Żorami. Tak. Jak myślisz, tutaj Żory powalczyliby też o medal? Nie za bardzo. Nie? Kto tu jest faworyt? Moim zdaniem nie za bardzo. Dlaczego? No, z Litwy dwie drużyny bardzo mocne są. Z Polski drużyny mocne są. Dlatego... Ale Żory są też bardzo mocne. No i to co ja oglądałem, to ja na mój ja myślę, że nie za bardzo. A Rudę Śląską znasz? To jest mecz. Właśnie już chyba nie dadzą rady, bo jest 41-22, 19 punktów do odrobienia w 3 minuty, to się nie da, nie? Ale to dzieciaki, to było wszystko poróżne. Ale trenują dłużej niż twoi zawodnicy z Grodna? Co? Czy dłużej trenują niż twoi zawodnicy? Nie, to samo. Nie wyszły. A kiedy ty w Grodnie zrobisz turniej? Bo my chcemy bardzo przyjechać. Najpierw ja czekam na ciebie. Jak osobiście. Pan Andrzej jeździ po Polsce, po Europie, orientacja moja. Na pewno turniej jest bardzo silny, bo tu jest kilku mistrzów turniejowych, na przykład Piastów. Ostatni turniej wygraliście gdzie? Na Pradze. Na Pradze. No, każdy ktoś gdzieś wygrał, nie? No ja bym tylko chciał, żeby przynajmniej na tym turnieju jakaś jedna polska drużyna na podium stanęła. Na podium? Na pudle? Ale pani wam przygotowała pomarańcze do całej drużyny. Proszę się częstować. Ładnie. Na razie tyle. Łotysze wygrywają z Białorusią.